Siemaneczko, witam was w Farming Simulator 2017. Dzisiaj, tak jak widzicie, powrót na kanał. I zaczynamy, tak jak widzicie, na mapie Dolnośląska Wieś. Dzisiaj otosiano kosy Ursusem C360 wraz z kosiarką Z105 rotacyjną. I bez dłuższego gadania zabieramy się do pracy. I chciałbym was powiedzieć też, że przepraszam was za długi przestój, ale już po prostu nie chciało mi się nagrywać 17 i tak wyszło, że musiałem odpocząć, ale teraz chęci wróciły, więc mam nadzieję, że wrócimy z aktywnością, bo chyba miesiąc czy półtorej miesiąca nas mnie nie było. No ale już wracamy. I tak jak widzicie, zaczynamy sobie ten taką 60-teczką. Na gospodarstwie mamy 3 60-tki. To znaczy nie 3, tylko 2 i C355. I ta 60-tka, tak jak widzicie, od polskiej 30-tki niedawno wydał. Bardzo polecam, bo ma bardzo fajne opcje. Można sobie urządzić na swój sposób, więc zapraszam do pobierania. Link, jak coś, to może być w opisie. Dobra, więc to ta łąka, w dzierżawę od sąsiada wziąłem. Trawa taka sobie, bo nie nawoziłem, więc wiecie, o co chodzi. Dobra, więc tak się rozkłada. A, osłonę zdjąłem. Fajna kosiarka, szukałem właśnie takiej. Albo, dobra, włączamy. Ruszyła. Czekajcie, wjedziemy sobie tutaj bardziej. Opuszczamy. I lecimy. Kosi. Kosi, dobra. Trzeba się miedzy teraz pilnować, bo mała łąka, to trzeba skosić jak najwięcej. No i w następnym odcinku pewnie będziemy sobie zgrabiać. No i tak jak widzicie, powracamy. I myślę, że niedługo... właśnie chciałbym poruszyć też temat vlogów. Tako z reala. Nie będę już nagrywał, bo... tych vlogów, ponieważ... no za zbytnio też nie wszyscy się zgadzają na to, bo też nie wszyscy chcą, żeby ich pokazywać taką wideo. I no sami wiecie, o co chodzi, pewnie nie jeden z was ma kanał i wiecie, o co chodzi. No niektórzy też się zgadzają, ale co z tego, że ja będę raz nagrywał, raz nie będę. No więc wiecie. No może tam od czasu do czasu pojawi się jakiś vlog, ale... nic nie obiecuję. Jak kupię sobie kamerę, to może będą się pojawiały jakieś vlogi. No ale tu ta 60-tka to daje radę. Login na pełnej. Tu gdzieś bagno było, mi sąsiad mówił. To znaczy błoto. Woda stała, a później drena zaczęła wybijać i błoto się zrobiło. I mówił, żeby uważać, żeby tu nie wpaść, bo... już podobno jak mu 912 siadł, to setką go ledwo wyciągnął. Myślę, że przyjmie się taka seria na kanale. I już 380 subików na kanale. Chciałbym wam za to bardzo podziękować. Kiedyś to tak... w ogóle nie pomyślałem o tym, że mogę mieć kanał na YouTubie i już 380 słów, prawie 400. Mam nadzieję, że teraz jak wrócę z tą aktywnością, to dobijemy te 400 subskrypcji. Ja to kiedyś myślałem, że w ogóle na początku tego kanału to ja myślałem, że ja nigdy nie będę miał 100, a tu już prawie 400, więc dziękuję wam za to. O, to tu chyba te bagno. Ja drzwi pościągałem, bo szyby mi się pobiły i... no, tak o sama ta... same
futeryny od nich to nie za zbytnio, żeby zostały bez szyb. Jeszcze bym gdzieś zahaczył i co wtedy? Ale jak widzicie, jakoś idą te sianokosy. Ja myślę, że pojeździmy sobie z... Cały czas będziemy, myślę, dookoła jeździć, bo to tak oprzecinać to jest za mała łączka, żeby przecinać. No i będzie, chcę zrobić tak, bo mam, kupiłem w okazyjnie, bo miało być ta 60 i druga 60, ale to zobaczycie je w następnych odcinkach. Kupiłem okazjonalnie tą C355 od sąsiada, bo sprzedawał, mówił, że jak nikt nie kupi, to porozkręca ją na części do swojej 60. No to myślę, co? Zaproponował tą chyba 4000, to wziąłem. Bo za 4000 ona dobry silnik ma, tylko tam, że coś z turem trochę szwankowała, ale to zjadę dzisiaj z tych sianokosów. Jak jeszcze ciemno się nie zrobi, to trochę przy niej pogrzebię. I myślę, że coś będzie dobrze. Pewnie jakichś tych okruchów się napchało albo czegoś. Wiórów jakichś. Coś się o siebie starło i w przewody się może napchało i to tam może być winą. Więc pewnie jakaś drobnostka. Powiem wam, że fajna ta Dolnośląska, gram na niej drugi dzień, bo pierwszy dzień przygotowywałem save'a. I na razie będziemy grać na tej mapie, ale gdzieś za tydzień, dwa szykuje się mała przebudowa tej mapy, ponieważ chcę inną oborę, płytę od obornika. Kilka rzeczy się zmieni, tylko na gospodarstwie i nigdzie więcej. No i myślę, mam to na razie w planach. Oczywiście nie będę tego nagrywał, bo kolega mi przerabia. Tam link do niego macie w opisie, więc możecie wpaść i zasubować. Tutaj to takie sobie pokosy będą musiał. Wiecie co, ja myślę w ogóle, żeby dać nawóz, a jak to nic nie da, to spryskać Roundupem i będzie trzeba oborać i podpalić. Nie no, będzie trzeba spryskać Roundupem i zaorać tą łąkę i siewną trawę. Tam rozsiewasz to ogólnie, mam jednotalerzowy. To zobaczycie sobie, dosyć fajny. I nie wiem, czy widzieliście już zwiastuny LS-a 19. Zapowiada się grubo. No i ja tam oglądałem, patrzyłem na Allegro, czy można kupić, to można przedpremierowo z jakimś dodatkiem za 150 zł. Ale ja na razie nie będę kupował, bo za zbytnio nie chcę dodatku. Poczekam do dnia premiery, bo w ogóle chcę zobaczyć, czy tą 19 będzie się opłacało kupywać, ale raczej tak, bo z tego co widziałem po grafice, to będzie konkretna wersja tej gry. Nie wiem, czy mi komp tą wersję uciągnie, więc... A czekajcie, tu sobie tak oprzetniemy. Więc też nie wiem właśnie, czy mi komp uciągnie tą grę, ale powinien, jak coś to się wymieni. Zobaczymy jeszcze. Do 19 trochę czasu zostało. Ale ona kopci. O Jezu. Coś to gdyby inspekcja zobaczyła, to ja bym mandat dostał za oturowanie, za zatorowanie środowiska. Po sianokosach trzeba będzie z bronami lecieć, bo ja poorałem pole. Będzie trzeba rozsiać
będzie trzeba zabaronować, rozsiać nawóz i siać. To też tak myślałem sobie nad tym ostatnio. Bo na jednym polu, z tego co pamiętam, będzie trzeba chyba poplon zasiać. Ale to już w następnych odcinkach. Czekajcie, nie wiem czy tu zawinę, ale... Nie, nie zawinę. Trzeba podnieść kosiarkę. Cofnąć. Dobra, pyk, opuszczamy. Lecimy tutaj. Fajna ta łączka, muszę wam powiedzieć. Ale chyba tutaj osuszyło się te bagno, co sąsiad mówił, bo żadnego bagna to tu nie ma. Ja myślę właśnie, że to w tym odcinku by było na tyle. Ja będę się już z wami żegnał. Taki oto zestaw dzisiaj użyliście. No i co, standardowo zostawcie łapeczkę, subika oraz kliknijcie dzwoneczek i możecie udostępnić film. Siemaneczko.